mamy pilot MPT350 i żeby go dodać, wpisujemy nasze tajne hasło, hasło główne i mamy użytkowników, nowy użytkownik, dajemy nowego użytkownika, hasło użytkownika pierwszego, no i przykładowo 0001. Normalny, prosty, tylko załącza przymus administrator. Dajemy administratora, a niech ma strefa. Strefa pierwsza. Użytkownik jakoś tam, może być nawet pierwszy. To możemy sobie nazwać. Mamy ABC na klawiszach. Potwierdzamy. Użytkownik utworzony. Gwiazdka. Tryb serwisowy. Dostęp serwisu. Stały. O, to czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, gwiazdka, serwis, tryb serwisowy. To jest nowa centrala, a tu nic nie ma, więc musimy sprzęt zidentyfikować. Tego nie robicie, chyba że macie nowy system alarmowy. Ustawienia. No i mamy wersję LCD, wkładam tą klawiaturę, ale my to nic nie będziemy zmieniać. I mamy coś takiego jak teraz 0, koniec trybu serwisowego. Jest otwarta skrzynka, więc mamy też alarm. Gwiazdka 6, ustawimy czas. A czas jest teraz, czekajcie, jaki jest czas? 16:47. Sekundy, data. Dzisiaj jest 20:08:19. Mamy godzinę ustawioną. Użytkownicy. Edycja, użytkownik pierwszy, hasło, tak jak było wcześniej, dalej zostawiamy 001 na razie, administrator nie będzie, strefa pierwsza, no i mamy co z pilotem, jest moduł bezprzewodowy dodany do systemu, on go widzi i dopytuje się, czy są piloty, czy nie ma, nie mamy, klikamy na dodaj, wpisanie ręczne, czy int.rx, int.rx jest ten moduł, który nam te piloty kontroluje, czynniki bezprzewodowe, klikamy płotek, i naciskamy ci przycisk. Jeden raz. I jeszcze raz. No i mamy. Klawisz pierwszy. Jaką funkcję pełni? No w naszym przypadku akurat załączanie strefy pierwszej. Jedna partycja, nie dwie. Załączenie strefy pierwszej, dzienne, nocne, pełne. Czyli ten guzik nam załącza całość, górny. Klawisz numer 2. Wyłącza strefę pierwszą i drugą. To jest pierwszy, to jest drugi. Drugi wyłącza. Jak wyłącza, to wyłącza strefę pierwszą. Wyłącza, kasuje strefę pierwszą. Może być. Wyjście trzecie. Klawisz numer 3. Tu możemy oczywiście sobie też inne funkcje przypisać. Póki co nic na razie nie aktywuje. Użytkownik pierwszy może zostać. No i tu mamy teraz guziczek. Wciskamy. Mamy załączenie strefy pierwszej. Pełne. I dolnym wyłączenie. To oczywiście jeśli mamy pełne, ale mamy przykładowy czujnik w trybie nocnym, czyli jesteśmy w domu, na górze śpimy i mamy u góry czujnik, ale też mamy na parterze czujnik. I żeby te czujniki na parterze działały, a u góry nie działał, musimy ten górny czujnik wpisać do strefy nocnej i tu potem mamy strefę taką dzienną, nocną, pełną i uzbrajamy guzikiem przykładowo tym jako strefę nocną i tym potem wyłączamy.